I'm loving it. Smooth, tak jak już powiedziałem. I drugi to wydajność. Jemano, już do was idę. I robimy wstępniaczka. Siemanko, witam w Cannabis Spot. Dzisiaj kolejna recenzja zawodnika z naszej oferty. Tym razem susz konopny CBG, CBG Therapy. No i co? I chyba akurat się dobrze wstrzeliłem w tematykę materiału, bo ostatnio przy recenzji Lemon Haze'a właśnie ktoś napisał komentarz, tutaj gdzieś może się wyświetli, czy właśnie zrobimy recenzję CBG. Tak się składa, że mamy nowiutką partię, także zapraszam do oglądania. Yeah! No dobrze, mamy kadr zajęty, oczywiście moja postać, no to musi być wieżowiec z tyłu, no i jakiś obłoczek srebrzysty, pięknisty, pewnie to pokazałem na odwrót. Nieważne, CBG jest dzisiaj naszym przedstawicielem odcinka, no i tak jak wam obiecałem przy ostatniej recenzji Lemon Haze'a, te recenzje już następnych, że tak powiem, osobników z naszego portfolio będą troszkę bardziej zwięzłe, treściwe, krótkie, tak żeby w miarę w krótkim czasie przekazać wam to, co najważniejsze na temat tego suszu. Więc nie przedłużam, lecimy. No i co? CBG terapii. Susz konopny CBG, nie CBD. W sensie CBD znajduje się tam w bardzo malutkim stężeniu, około 1%, ale CBG mamy aż do 20% stężenia. No i to jest właśnie troszkę, można powiedzieć, game changer w świecie konopi, szczególnie tych legalnych w Polsce obecnie. Dla niektórych może być to zdziwko, bo CBG, nie CBD, co to w ogóle jest? No to wam już śpieszę z wytłumaczeniem. Oczywiście koneserzy tematu, ogólnie tacy naturalni, zdrowi użytkownicy marihuany pewnie wiedzą, co to CBG, ale z tego, co zaobserwowałem, wiele osób, dla wielu osób to jest jeszcze dosyć nowy termin. Także CBG. Czym jest CBG? W skrócie, tak żeby w miarę wszyscy zrozumieli, to postaram się to jakoś treściwie wam przekazać. CBG jest ogólnie matką kanabinoidów. Tak, z takim określeniem możecie się spotkać w internecie. Jak to wygląda? Kiedy uprawiamy sobie roślinkę, młoda roślinka ma bardzo wysokie, w większości przypadków tak jest, że ma bardzo wysokie stężenie CBG właśnie. Kanabinoidu CBG. Samo CBG ogólnie jest naturalnym kanabinoidem występującym powszechnie w konopiach. No i właśnie przy takich małych roślinkach CBG występuje w bardzo bogatych ilościach. W trakcie potem dojrzewania to CBG maleje, stężenie CBG maleje i z tego CBG ogólnie sam ten kanabinoid jest prekursorem do powstawania innych kanabinoidów właśnie w konopiach. Z niego powstają te najbardziej wam znane, czyli THC i CBD. Ogólnie CBG, że tak powiem, w ostatnich latach, miesiącach trafiło mocno pod lupę wszelkich naukowców, doktorów itp. etc., ponieważ okazało się, że jest skarbnicą wszelkich efektów terapeutycznych, prozdrowotnych. Ogólnie no cuda niewidy się dzieją z tym CBG. Ale skupmy się na tych najważniejszych, o których już na pewno wiemy, o tych właściwościach, które CBG może zapewniać. Czyli tutaj możemy się spotkać z działaniem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, neuroprotekcyjnym, przeciwbólowym, to akurat jeden z najczęstszych powodów stosowania przez ludzi CBG. No ale tych oczywiście efektów i jakichś prozdrowotnych działań jest od groma. Teraz to wszystko jest badane, coraz nowsze badania się pojawiają w internecie. O ciekawych rzeczach, o ciekawych przypadkach można sobie poczytać, jeśli chodzi o CBG. Także w skrócie, matka kanabinoidów. CBG bardzo, że tak powiem, bogate w początkowej fazie dojrzewania roślinek, później właśnie coraz mniej tego CBG znajduje się w trakcie dojrzewania, stąd też właśnie taka troszkę problematyka uzyskania czystego suszu CBG, w sensie czystego suszu o wysokiej zawartości, o wysokim stężeniu CBG. To nie jest wcale takie proste, ponieważ właśnie ciężko wyhodować taką roślinkę, znaczy ciężko, no ci co potrafią, to potrafią, ale jak widać obecnie po rynku, no nie jest jeszcze to tak popularny temat, bo żeby uzyskać wysokie plony bardzo jakościowego CBG, no to my, że tak powiem, przetestowaliśmy bardzo wiele próbek, no i stąd też CBG terapii troszkę brakowało w naszej ofercie. Szukaliśmy naprawdę odpowiedniej partii i wydaje nam się, że teraz znaleźliśmy coś właśnie genialnego. Także to tyle z takich rzeczy informacyjnych. Myślę, że od razu przechodzimy w takim razie do zbadania doznań sensorycznych, a potem do działania, podsumowanie, dla kogo przeznaczony taki susz. I tyle w tym odcinku. Także cięcie, kadryk, zmienia się, bang. Dobry, no ten wieżowiec mnie troszkę tutaj zainspirował i myślę, że tutaj się gdzieś rozłożę. Tutaj jest taki mureczek. I tu sobie skruszymy susz, zobaczymy, jak on się w ogóle prezentuje. No i se wapniemy, co? Także rozkładam się i lecimy.
No dobra, mamy paczuchę. Jednogramową sobie wziąłem, taką zaplombowaną ze sklepu. Tym razem 1G, bo na tego lemona to się napionę pokusiłem wtedy, ale no tutaj nie ukrywam, CBG może stać się mocno limitowanym produktem za niedługo, bo coraz większa tendencja właśnie jest ludzi ze switchowania się z CBD na CBG albo mieszania, robienia hybryd do mieszek, do medyczniaków, ale o tym akurat później jeszcze pogadamy, więc zaplombowane opakowanko, myślę, że lecimy, tylko sobie, o, tutaj ustawię może jakoś, kurde, fajny kadr, nie? Dobra, lecimy z odplombowaniem. Bang. I co tutaj nam się ukaże? Naszym nozdrzom, oczom. Uhuhu. Uhuhu. Dobra. O. Boże, ale naturalnie piękny aromat. Ale słodki, mega słodycz. Ja oczywiście troszkę mogę zestawiać, bo tak, dla przypomnienia, w naszej ofercie znajduje się jeszcze taki susz jak Gorilla Glue CBG, tylko niestety on jest obecnie troszkę na wykończeniu. To przez długi czas była jedna z takich naszych top odmian, najbardziej premium. To jak wyglądała, jak smakowała, jak działała, no to było mademoiselle po prostu, nie? Więc no tam sprawa wyglądała tak, że było też 19% CBG, ale trochę więcej CBD i ta odmiana troszkę miała więcej takiego relaksacyjnego działania. Tutaj w przypadku tego CBG, czystego CBG terapii, no jest troszkę bardziej no, nastawione już na taką naturalną energię, pobudzenie, sprawność, klarowność i wszystko, nie? Więc jak nie było tego gagatka, no to Gorilla CBG troszkę go zastępowała. No ale w tym przypadku, jak już mamy, to mogę sobie też troszkę porównać, więc tam zapach tej Gorilla Glue CBG był też bardzo naturalny, taki wiejski, orzeźwiający, ale nie był tak słodki, jak to, co tutaj mi się dostaje do nozdrzy. No po prostu, kurczę, wiejska słodycz i pięknota zapachu. Dobra, wysypuję go na łapkę i co my tu mamy? Dwa takie topeczki, to jest właśnie 1 gram w postaci dwóch topków. Tutaj mogę troszkę zbliżyć do kamery, nie wiem, czy to mi złapie. Troszkę zwariowała kamera, ale mamy to chyba. Także dwa bardzo pięknie zielone. No ta zieleń, wam przyznam, że jest bardzo ciekawej pigmentacji, ponieważ na tym topku ewidentnie są bardzo takie jaskrawo zielone wręcz listki, pomieszane z takim troszkę bardziej wypłowiałym zielonym. Właśnie topki CBG mają to do siebie, że ta zieleń często taka wypłowiała właśnie tutaj dominuje. W przypadku tych topków, no kurde, jest jakość. I przyznam wam się szczerze, że ja wcześniej nie oglądałem za bardzo tego suszu. No mówię wam, świeża partia wjechała do nas, przetestowane i jeszcze się tak nawet nie przyglądałem, więc ja lubię robić te recenzje tak troszkę na żywioł. Także sensoryczne doznania, jak najbardziej na plusik, kozaczek. No nie mogę odciągnąć nosa od tej odmiany, od tych topków. Piękna sprawa. Jeszcze sobie sprawdzimy takie najważniejsze detale, szczegóły. Pistile bardzo, bardzo gęsto porozmieszczane, także jest troszkę tej bursztynowej, brązowawej barwy. Tutaj akurat taka mocny brąz. CBG lubi brąz, także te pistile mocno brązowe. No, pigmentacja, kolorystyka przepiękna. I kurczę, struktura dosyć mięciutkie, nie aż takie zbite te topki. Mięciutkie, soft. Comfy, troszkę nawet te listeczki odpadają, ale myślę, że wysuszenie w kontraście z żywicznością w miarę na poziomie, jak pościskamy, no to za dużo lepkości nie ma, ale myślę, że po rozkruszeniu troszkę się poprawi ten stan. Także bardzo ładne topki. Oczywiście troszkę daleko im do Gorilli CBG z naszej oferty, no ale mam nadzieję, że ta Gorilla jeszcze powróci i będzie naprawdę spore spektrum CBG coraz szersze u nas dostępne. No dobra, rozkruszone mam na tacce jeszcze tutaj ostatni test zapachowy. No i kurde, jest klasa, naprawdę aromat fantastyczny. Aromat bardziej mi siedzi zdecydowanie niż wygląd, chociaż wygląd też dla mnie bez zarzutów, jeśli chodzi o odmianę CBG. Trochę się tych odmian naoglądałem w życiu i nie wszystkie się tak ładnie prezentowały. Barwy zieleni, odcienie, bajeczne, pistile fajnie rozłożone, naprawdę jest na co patrzeć, ale jest przede wszystkim co wąchać, zapach skradł moje serduszko, także
naturalny, wiejski, lesisty, troszkę ziemisty, ale przede wszystkim słodziutki, słodziutki. No tutaj z takich aromacików to nie tylko nawet cytrusy, takie typu właśnie cytrynka, jakiś grejpfrucik, ale tutaj mi się ewidentnie rzuca w nozderka jakaś właśnie śliwka, mirabelka, coś w ten deseń, jakaś brzoskwinka, nektarynka. No mówię wam, no to jest autentycznie słodycz, autentycznie słodycz. Przepiękne. Dobra, bo zaś się rozgadam. Więc lecimy. Waporyzacja na X-Max Starej 4, bo dzisiaj troszkę właśnie eksploruję sobie Katowice. Dawno się nie zapuszczałem w te rejony. Więc w mojej kieszeni... O, był nabity wcześniej. Zapomniałem sobie wyrzucić suszu. Ale całe szczęście, że tu jest taka duża, poręczna i prosta w czystość, utrzymywaniu czystości komora. Także Starej 4 zawsze w serduszku i zawsze w kieszeni. Najważniejsza teraz sprawa, temperatura. Nie będziemy szarżować z CBG z wysoką temperaturą. Polecimy sobie na start 180 stopni. Zaczniemy sesję, potem sobie delikatnie zwiększę stopnie. No i leci, leci. Kurde, zapomniałem już, jak się szybko nagrzewa ten X-Max Starej 4, bo uwaga, zdradzę wam. Dlatego zapomniałem, jak szybko się nagrzewa, bo obecnie sobie korzystam na chacie z Vulcano Medic 2 i to w ogóle... Nie korzystałem z lepszego waporyzatora, w ogóle z lepszej formy użytkowania konopi. Bangerang jest ten sprzęt i za niedługo, wow, odfrunęło mi opakowanie. Za niedługo oczywiście postaramy się ograć fajną reckę tego sprzętu, bo dostaliśmy, dziękuję bardzo firmie Canopy Growth za użyczenie tego sprzętu i swoją drogą dostaliśmy takie... Oh yeah, taki cute pin, także jak chcecie takiego dostać, możecie do nas wpadać na sklep. No i przy jakimś zakupie związanym oczywiście z waporyzacją, z naszym suszem CBD, no to takiego pina możecie zgarnąć w gratisie. A ja co, mam nagrzane urządzenie, także lecimy z waporyzacją. Ja sobie może trochę tak stanę. Oh yeah. Myślę, że już nawet po tych pierwszych buchach wjedziemy na 190 stopni. No i powiem wam tak, smaczek to w ogóle też inna liga. Totalnie ta słodycz tu jest tak wyczuwalna w tym smaku, że to już nawet niemalże do przesady. Tutaj może powiedziałbym, że zapach zdecydowanie bardziej stonowany. Sam smak naprawdę słodziutki. Poza takimi... Ja nawet tutaj nie wyczuwam aż tak tego klasycznego smaku, takiego prażonego słonecznika w tej parze, tylko jest taka trawiasto-kwiatowa słodycz. Nie wiem, czy to zrozumiecie, ale jakbym normalnie sobie zerwał fiołka i trochę go pogryzł. No nie wiem, jest taki kwiatowy, klasyczny smaczek, coś związane z takim aromatem, jak się wchodzi do kwiaciarni. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale taka właśnie kwiatowa słodycz w tym wszystkim się bardzo wybija. No, zostawia taką igiełkę słodyczy na języku ta para. O, ze 190 stopni, już troszkę więcej pary. Nie no, bardzo oryginalny smak. Szczerze, ze wszystkich medyczniaków, które przetestowałem i z takich z naszych odmian, czy to CBD, czy CBG, no nie spotkałem się z takim smakiem, nie? Bardzo kwiatowa para, ale na dłuższą metę chyba spoko, nie ma przesady, jeszcze testuję sobie, od razu wlecimy na 200 stopni. Nie no, jest git, bardzo, bardzo w porządku się waporyzuje, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że mimo takiego słodkiego, mocno aromatycznego smaku pary, ona nie jest mocno pikantna, nie kłuje w gardełko w ogóle, pod żadnym pozorem, w żadnym wypadku, jest naprawdę mega smooth. I to lubię właśnie... CBG, że kojarzy mi się to właśnie z określeniem, że jest smooth. Jest smooth, jest komfortowo, jest essa. Dobra, dokończę sobie sesję. No i zaraz moje przekminki na temat działania tego suszu. Pamiętajcie, żeby wspierać naszą akcję, gdzie pomagamy miejskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt w Katowicach, więc zamawiając takie rzeczy jak Lemon Haze, z tego leci 10% na karmę dla piesków i kotków, a z olejku 20% leci 20 zł również na to samo przeznaczenie. I na stronie oczywiście tych produktów będzie udostępniony licznik, który na bieżąco śledzi Waszą pomoc.
No i dobra, ja już po sesyjce, no i powiem Wam tak. Jeśli nigdy nie próbowaliście waporyzacji CBG, nie mieliście styczności z CBG, to naprawdę zachęcam Was, żeby poznać i troszkę liznąć tego świata, bo CBG naprawdę ma fantastyczne działanie, które no, dla takich osób wrażliwych, wyczuwających te działanie, efekty danych kanabinoidów, no będzie no, to coś innego niż taka zwykła podróż z CBD. CBD wiadomo powszechnie najbardziej gdzieś tam jest kojarzone z rozluźnieniem, z odprężeniem, z jakimś działaniem nasennym, relaksacyjnym, poprawiającym nastrój. CBG wiadomo troszkę podobnie działa, ale troszkę zahacza tę całą tematykę właściwości efektów i robi to po swojemu. Mianowicie, co takiego najbardziej odczuwalnego jest po CBG? Takie naturalne pobudzenie, energia, nawet nie, że euforia, ale takie lepsze ogólnie samopoczucie. Tak, CBG fajnie wpływa na poprawę samopoczucia, także to pierwszy z takich plusików. Jeśli chodzi o to, co dzieje się z mięśniami, no to tu już nie ma takiego odczuwalnego relaksu, że jesteśmy na maksa odprężeni. CBG bardziej podchodzi do tematu, że wpływa dobrze na regenerację mięśni, czyli na takie ogólnie prozdrowotne działanie, na działanie przeciwbólowe. To też w tym wszystkim jest jakby wymieszane. Także ja się czuję odprężony, ale nie rozluźniony taki na maksa. Czuję, że gdzieś tam moje mięśnie są dokręcane, śrubeczki, bang bang, są reperowane. Także fajnie wpływa na regenerację mięśni. No i tu mogę pokazać na przykładzie tego oto właśnie wieżowca, który się tutaj buduje. To załóżmy, że to jest nasz mięsień czworogłowy. No i on jest taki widzicie, no rozdupcony jeszcze, w sensie no powstaje tutaj nowość. Także CBG to jakby tacy pracownicy, w sensie wiecie, no tak to jest w Polsce, że robole lubią sobie bang bang, małpeczka tutaj gul gul gul, no i jedziemy z robotą, no i taka robota potem trwa 40 tysięcy lat, nie? A CBG właśnie tutaj, gdyby ta małpka przysłowiowa była wymieniona na taką sesję z waporyzatora CBG, no to ten wieżowiec, czyli ten nasz przysłowiowy mięsień byłby już ukończony, zregenerowany i gotowy do użytku. Tak właśnie wpływa CBG na nasze ciałko, tak? Więc fajnie, fajnie. No i ja lubię używać takiego określenia, że CBG jest troszkę takim naturalnym substytutem kofeiny w świecie konopi. To znaczy, że dobrze wpływa na to, jak zębatki tutaj w naszym umyśle się kręcą, czy się kręcą płynnie, dobrze i czy sprawnie wszystko to działa jako jeden spójny organizm. Więc podsumowując to działanie, ogólnie CBG zapewni nam dobre skupienie, koncentrację, naturalną energię, naturalną motywację, taką chęć do działania, poprawi samopoczucie, podreperuje organizm, dobrze wpłynie na sprawność fizyczną, ale też psychiczną, czyli żeby tam wszystko gładko nam działało na umyśle. To będzie świetna pozycja. CBG jest świetną pozycją dla osób, które prowadzą chcą prowadzić wydajny tryb życia, ale przez co muszą być dosyć aktywni w życiu, muszą mieć naturalną energię, czyli jak jesteś jakąś osobą typu menadżer, korpo, szczur, macie cały czas zapieprz w życiu, no i szprycujecie się tak kawą, a nadużywanie kofeiny, czy tam w ogóle energetykami, to już panie, to już pikawa może siąść przy 20, a nie przy 40 u takiego hopa. Więc no, zamiast tego można pomyśleć właśnie o jakimś substytucie naturalnym, którym właśnie jest CBG. Czyli idziesz sobie do pracy, zamiast poczwórnego dopio, bo jesteś skorpo, bierzesz sobie takiego X-Maxa, susz, CBG terapii, bang, waporyzacja, przed pracą siadasz do kompa, no i jesteś jak Mr. Robot. Tak to właśnie ma działać, no po to jest CBG. Więc dla takich osób właśnie, które prowadzą aktywny tryb życia, muszą być wydajni na co dzień i nie chcą też rozpieprzać swojego organizmu, no to bardzo fajna opcja. Poza tym dla osób, które mają właśnie jakieś problemy z przewlekłym bólem, ze stresem, bo to też CBG potrafi nas troszkę uspokoić, dać to ukojenie i tak na chwilkę się odprężyć na umyśle, żeby troszkę zmienić może myślenie, podejście do życia, więc to wszystko też jak najbardziej możecie znaleźć właśnie w takiej odmianie. Ale przede wszystkim to będzie spoko odmiana dla sportowców, tak? Jeśli mamy troszkę eksploatowany organizm na long term czasie, no to taka kuracja, wspomaganie się CBG też jak najbardziej może być na miejscu, nie? Ale to już trzeba tam najlepiej z doktorem, z lekarzem, jak do tego z głową podchodzić, żeby nie przesadzać, bo wiadomo, nie ma co gdzieś tam odpalać CBG na 210 stopniach, czy nawet, broń Boże, palić tego, walić jakieś wiadro. To waporyzacja przede wszystkim w tym temacie się dobrze sprawdzi. No generalnie, sumując to wszystko, to CBG to mają być dwa wyrazy. Smooth, tak jak już powiedziałem, i drugi to wydajność.
CBG równa się wydajność. I o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że jakoś to streściłem i Wam przedstawiłem mniej więcej, jak to działa. O CBG pewnie jeszcze będziemy nagrywać w przyszłości. A to, co jeszcze do czego chciałem nawiązać, to do tego, że CBG naprawdę fajnie może się sprawdzić przy, jak jesteśmy pacjentami i kurujemy się medyczną marihuaną. Także jeśli chcemy sobie potestować trochę z działaniem takich odmian bardziej, może nie hybrydowych, ale ukierunkowanych w stronę satiwy czy indiki. Ja przynajmniej nie lubię dawać do mieszki CBG do hybryd, bo to tam już może się zadziać. No, czasami się dzieją rzeczy, jest to działanie takie na tyle niespodziewane, że nie do końca mi pasuje. Czasami może to trochę wpłynąć na to, jak pikawa nam bije. Więc ja to wolę raczej sprawdzać z takimi odmianami, które są w miarę ukierunkowane, czy to w stronę satiwy większej energii, czy trochę w odprężenia stronę, czyli mocniejszej indyki. Więc ci, co lubią sobie troszkę eksperymentować albo zbijać działanie THC z medycznej marihuany, to jak najbardziej CBG może sprawdzić się dobrze jako taki suszyk do miksowania. Także polecam, ja sobie sam testowałem. Co ja ostatnio testowałem z CBG? I'm loving it. A no tak, ISS-a, Island Sweet Skunka ze Slabu sobie testowałem z CBG, z miksikiem. No i tu było bardzo ciekawe działanie, bo wręcz byłem, no czułem się, jakbym zyskał nieskończone pokłady energii i naprawdę byłem mocno pobudzony po tej odmianie. Także to, czego mogłem dokonywać i to, jak moja kreatywność się w tym wszystkim wybijała dzięki właśnie mieszance unikalnej Island Sweet Skunka i CBG, no to to było coś. Także to jest temacik fajny, dosyć nieskończony, bo można testować i testować w opór. To właśnie jest CBG i od nas CBG terapii. Także yo, to by było na wszystko w tym odcinku CBG terapii. Kolejna vlogowa recenzja, trochę już krótsza. Znowu się delikatnie rozgadałem, ale mam nadzieję, że to już w takiej formie, która zbliża się do perfekcji. No kurde, na razie to sobie chodzę, eksploruję, waporyzuję i się tym z Wami dzielę. Więc pozdro i czekajcie na kolejne recenzje i filmiki od nas. Hello!